dobry, nazywam się Beata Ponikiewska. Witajcie w strefie paraolimpijskiej Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego podczas Narodowego Dnia Sportu w 2021 roku, jak zwykle organizowane przez Fundację Zwalcz Nudę. Na naszej strefie w tym roku możecie odwiedzić 5 podstref z dyscyplinami paraolimpijskimi. W każdej takiej małej podstrefie możecie zebrać naklejkę. Mamy podnoszenie ciężarów, mamy paraszermierkę, mamy parabiatlon, parabadminton i blind football. Po to jest sport, żeby się rozwijać. I po to my tu jesteśmy, żeby wyciągnąć leniuchów z kanapy. Bo po co siedzieć, jak można się ruszyć? Bardzo byłem zszokowany tym, ile osób wysyłało mi jakieś wiadomości po igrzyskach i kontaktowało się ze mną właśnie drogą elektroniczną. A teraz mam taką szansę, żeby się z tymi ludźmi tutaj spotkać na błoniach właśnie Stadionu Narodowego i to jest, uważam, świetna inicjatywa, żeby też pokazać sport paraolimpijski, przybliżyć kibicom i wszystkim tutaj, którzy przyszli, pokazać też szermierkę i przybliżyć, jak ta szermierka wygląda. Także dla nas to wspaniała okazja, żeby wypromować swój sport, a dla kibiców, żeby spotkać się z nami i zobaczyć, jak to wygląda. Cieszę się, że badminton właśnie mógł uczestniczyć tak naprawdę w Narodowym Dniu Sportu na przynarodowym stadionie w Warszawie. Jest to świetna dyscyplina, było widać dzisiaj podczas zajęć, że dzieciaki dobrze się bawiły, dorośli również. Co bardzo wymagająca dyscyplina sprawności fizycznej, jak i właśnie refleksu, ale przede wszystkim jest to dobra zabawa. Uczestnicy tak naprawdę chętnie wracali dwukrotnie tak naprawdę do nas na stacji i chętnie chcieli grać ponownie ze mną, jak i właśnie między sobą rozgrywać właśnie kilka akcji.